Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór właściwie. Witam wszystkich na naszym spotkaniu klubowym. I to spotkanie jest poświęcone, zorganizowane wspólnie z Fundacją Polska Europa Polonia. I tutaj ze strony Fundacji Polska Europa Polonia pan prezes Zygmunt Gutowski będzie przedstawiał taki temat: Wojna na Ukrainie i Trójmorze w twórczości laureatów Festiwalu Losy Polaków 2022, między innymi na przykładzie cyklu programów Ukraina UA.pl, czyli Ukraina Polska, zrealizowanego przez pana redaktora Cezarego Ciszewskiego z telewizji Polonia. I wprowadzenie do dyskusji wygłosi właśnie pan prezes Fundacji Polska Europa Polonia, pan Zygmunt Gutowski. Natomiast w rozmowie, którą przed naszym dzisiejszym spotkaniem przeprowadziliśmy, ze względu na to, że pan redaktor Ciszewski ma bardzo krótki okres czasu, będzie do dyspozycji naszej, w związku z tym podzielimy nasze spotkanie na dwie części. Pierwsza część po paru słowach pana prezesa Gutowskiego, prezentującego ogólnie ten festiwal Losy Polaków, będzie wystąpienie, prezentacja materiału, a potem wystąpienie pana redaktora Cezarego Ciszewskiego. Później będzie możliwość dyskusji, a potem będzie druga część i znowu pan prezes Zygmunt Gutowski rozwinie swoje wprowadzenie i przedstawi inne ciekawe dokonania, materiały, które były prezentowane na festiwalu Losy Polaków. Także ja dziękuję bardzo wszystkim przybyłym, witam wszystkich i jednocześnie przekazuję w tej chwili głos panu Zygmuntowi Gutowskiemu. Proszę bardzo. Tak. Podejmuj pałeczkę. Jeśli mnie widać i słychać, to serdecznie witam. Jakby dzisiaj troszkę w nowej roli jako gościa zaproszonego przez prezesa Andrzeja Wilka. Oczywiście Fundacja Polska Europa Polonia już od kilku ładnych lat, pięciu na pewno, towarzyszy czy uczestniczy w panelach i spotkaniach, nawet na żywo, klubu na rzecz Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast od 17 lat organizuje festiwal Losy Polaków. I dlatego też chcemy dzisiaj jakby, no zresztą może nawet i po raz drugi czy trzeci, pochwalić się tym, co w ostatnich festiwalach, a właściwie na ostatnim festiwalu otrzymaliśmy właśnie powiązane z tematyką szeroko pojętego Trójmorza, prawda? Ale również nacieszyć się tym, że wśród nas jest również jeden z laureatów i to nagrody, pierwszej nagrody, pan Cezary Ciszewski, który mam nadzieję, że nas słucha, bo jest na ekranie jego, znaczy informacja o jego uczestnictwie. Chciałbym może rozpocząć od krótkiego, no dwu, trzyminutowego. A no właśnie, świetnie. Jeszcze chwileczkę, po prostu proszę, udostępnię na mój ekran. Tak, można? Czy widać ekran? Chyba widać, tak? Proszę, proszę mi odpowiedzieć, czy widać ekran? Widać otwarty portal Warszawy. Dobrze. I chodzi o... Natomiast właśnie i to jest strona internetowa warszawamazowsze.pl Fundacji Polska Europa Polonia, oczywiście z życzeniami jeszcze. I tutaj Państwo mają link do gali. Jest silne sprzężenie i przez mikrofon komputerowy. Dobrze. Jeszcze coś jest.
po twarzach widzę, że to jest to następne pokolenie. To była chwila wielkości polskiej filozofii. Tu z wycieńczenia ginęli. Jestem żołnierzem Polski walczącej z barbarzyńskim najeźdźcą. To jest una carta que escribió mi madre. Lublinka 1 stała się więc dla wielu ostatnią stacją ich drogi krzyżowej. Responders. First responders. Na zachodzie wstajni konie, Festiwal Polonijny Losów Polaków to opowieści o wielkich bohaterach z pierwszych kart polskiej i światowej historii i także o tych nieznanych. Witamy Państwa serdecznie na kolejnym już 17. uroczystym rozdaniu Festiwalu Losy Polaków. Witamy przede wszystkim twórców. Dokumentalna. Rozglądam się tutaj za moją partnerką dokumentalną, moją studentką z Uniwersytetu Warszawskiego, ale właśnie prowadzi audycję w Radio Ukraina w jedynce. Może nie zdążyła. Drodzy Państwo, seria dokumentalna, którą wykonaliśmy, wykonana została dlatego, że kto raz tam pojedzie, to już będzie wiedział, po co ma dalej używać swoich umiejętności dokumentalnych. I będziemy tam jeszcze wracać. Zrobiliśmy 3 odcinki, zajęło nam to pół roku. Za serię filmów dokumentalnych UE.pl. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Nasza historia pisze się w 2 językach. Kijów, Warszawa, Mariupol, Wrocław, Lwów, Kraków. Wspólny los się przenika. No i właśnie w ten sposób chciałem wprowadzić pana Cezarego Ciszewskiego, znanego redaktora nie tylko telewizji Polonia, w którym teraz prowadzi dalej swoją twórczość, ale znam go już, ponieważ on jest o wiele młodszy, w związku z tym nie będę mówił ile lat, ale w każdym razie poznaliśmy się w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym. Właśnie tam, zresztą nomen omen, w okresie, kiedy właśnie w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym szedł cykl programów robionych przeze mnie i przez pana Zygmunta Skoniecznego i pana Stefana Tuszczyńskiego pod nazwą Losy Polaków. I właśnie to pozostało później jako nazwa ostateczna naszego festiwalu Losy Polaków. No i witam tutaj uroczyście w Państwa gronie szacownym naszego laureata i to już chyba 3 raz, ale w każdym razie właśnie laureata w tej kategorii, która opisuje losy Polaków najbliższych, można powiedzieć, i sercem, i odległością, czyli właśnie z Białorusi, Ukrainy. Ale właśnie ten temat ukraiński w tej chwili jest dla nas bardzo ważny. Pan Ciszewski może ewentualnie jeszcze dopowie, ale zaczął od takiej bardzo ciekawej twórczości wykorzystywania naszych rodaków, żeby robili własne filmy pod jego opieką i to telefonami nawet komórkowymi, prawda? Jeździł po całym świecie, zwiedził cały świat, no ale oczywiście ze względu na to, że tutaj wybuchła wojna, w związku z tym zatrzymał swoje te działalności na całym świecie i skupił się właśnie na tym najbliższym naszym sąsiedzie, którego dotknęła taka tragedia i myślę, że opowie właśnie w tej chwili, jak do tego doszło. Witamy naszego laureata. Dzień dobry.
U mnie jest sprzężony dźwięk. Czy u Państwa jest normalne? Jakie straszne sprzężenia. Tak, dokładnie. Czy jest wśród nas jakiś pilot, który powie, co z tym zrobić? A gdyby Pan mógł założyć słuchawki, to wtedy nie będzie sprzężenia, podejrzewam. Jestem gotowy. Halo, halo, halo. Dalej jest. Właśnie nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest moja wina. O. No naprawdę, takiego efektu jeszcze w żadnej filmie nie miałem. Intensywne. Czy to może być moja wina? Czy nie? Jak się odsuwam, to on jest mniejszy. To musi pan ściszyć głośnik albo wyłączyć. Ściszony już jest naprawdę bardzo. A jeszcze moment. Teraz? Czy teraz jest lepiej? Teraz nic nie słyszę. Bardzo dobrze. My słyszymy bez przydźwięków. Jest OK? Tak, bardzo dobrze. No już wiem, o co chodzi. Dobrze, dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Przepraszam za te początkowe kłopoty, ale jestem gotowy. Opowiem o tym, co zrobiłem pod hasłem UAPL. O tym, dlaczego w ogóle to się wydarzyło. Jeszcze tylko raz zapytam, czy na pewno dobrze mnie słychać. Dobra. Doskonale, czysty dźwięk. Super. Koncertowo. Zajmuję się emigracją polską od 10 lat. I to tak intensywnie, że właściwie zjechałem cały świat, wszystkie kontynenty i wszędzie znalazłem Polaków, którzy opowiadali o tym, jak sobie radzą z drugą tożsamością, jak żyją. Opisałem ten emigracyjny świat i w pewnym momencie zorientowałem się, że istnieje taki ruch dosyć już intensywny, ruch reemigracyjny, że moi bohaterowie, których prezentowałem w swoich reportażach, programach telewizyjnych, po kilku latach wielu z nich zgłosiło się z takim sygnałem, że wracają do Polski. I to było mniej więcej 5 lat temu, dosyć intensywne. Poszedłem więc do telewizji polskiej, gdzie niedługo już 30 lat będzie, jak sprzedaję swoje płody wyobraźni i postaw życiowych, i powiedziałem im, że to się rzeczywiście dzieje. Że to nie jest coś, co my musimy wymyślać, czy specjalnie się starać, żeby to zauważyć, tylko oni jadą. A że miałem tamto skrzydło, czyli tam, gdzie oni żyli, kiedy jeszcze żyli za granicą, i zaczynałem rejestrować i portretować to, jak Polacy sobie radzą teraz, tutaj, to pozwolono mi realizować program powrotu. Pojechałem na jeden z tematów, by zrealizować go, bo czułem, że będzie dobry, do miejscowości, która nazywa się Gorajec. To jest miejscowość położona 10 kilometrów od granicy ukraińskiej. I tam żyją bardzo aktywni ludzie, którzy wrócili z Irlandii, z takiej międzynarodowej rodziny. Zresztą zaraz powiem dlaczego i dlaczego ma to związek z Trójmorzem, co też jest akurat dosyć ciekawe, na szczęście. Natomiast ja zajmowałem się nimi jako reemigrantami. To są państwo piotrowscy, z czego głową rodziny jest Marcin, a jego żona Marina jest Estonką, która w połowie jest Rosjanką, w ćwierci Polką, a w jeszcze trzeciej ćwierci Gruzinką i w tej ostatniej Rosjanką. No i cały ten konglomerat przeniósł się do Polski, żeby się repolonizować. Za sprawą sióstr polskich, które w Estonii działały przy szkole, w której kształciła się młoda jeszcze wtedy Marina. I tam właśnie nabrała przekonania, że to w Polsce powinna się wykształcić. Skończyła
kulturoznawstwo we Wrocławiu, wcześniej jeszcze polonistykę w Lublinie i ona jest takim malowanym ptakiem Trójmorza, który się musi znaleźć w sytuacji dosyć niełatwej. Mianowicie większa część jej rodziny jest proputinowska z różnych względów. I z różnych względów nie wychodzą im wigilie rodzinne i spotkania. Są to dosyć dramatyczne sytuacje. A ona była razem z mężem, który jest absolutnie niewiarygodnym aktywistą i dzięki niemu powstało UAPL tak naprawdę. Bo ja zrobiłem dwa reportaże o tym, że ludzie wrócili z Irlandii, wiele się tam nauczyli i teraz na Roztoczu, w maleńkiej wiosce, w której mieszka 37 osób. I to tylko dlatego mieszka te 37 osób tam, a nie w Rzeszowie czy na innej emigracji, że wrócił właśnie tenże Marcin Piotrowski, podupadłą szkołę zamienił w tętniący życiem ośrodek kultury folkowej, ludowej tamtego regionu. Zrobił festiwal Folkowisko, na który przyjeżdża 5000 ludzi. Sam brałem w tym udział. To jest niewiarygodne, że tę kulturę tak można rozpropagować. I ma ona wymiar dosyć szlachetny. W każdym razie przyjeżdżałem tam, uczestniczyłem w tym i nigdy nie myślałem, że uczestniczę również w miejscu, które za chwilę stanie się największym hubem przekaźnikowym, największym portem przekaźnikowym pomocy dla Ukrainy z całej Europy. Wyjechałem od nich któregoś razu i kilka dni później wybuchła wojna. Ja natychmiast zawróciłem ekipę i byliśmy już z nimi tam. Od małego lodowiska, później przejęli fabrykę, która opustoszała, ponieważ nie wytrzymała pandemii finansowo i właściciel przekazał im ten obiekt i tam jeździły po prostu non-stop tiry. Tam wolontariusze byli ze wszystkich kontynentów. Wolontariusze, którzy przyjeżdżali tylko po to, żeby razem z nimi pracować przy przeładunku tego, co ten świat przysyłał, wysyłania tego dalej, a potem wielu z nich jeździło na Ukrainę. I tak powstał drugi odcinek UAPL, że myśmy po prostu z nimi przez pół roku jeździli na Ukrainę z tymi transportami, z pomocami, z w przeróżnych akcjach, również kulturalnych. Woziliśmy książki, organizowaliśmy spotkania z artystami, robiliśmy koncerty, no ale przede wszystkim przez cały czas tam były takie dni i to nie jeden, tylko ich było naprawdę wiele, gdzie po 10 tirów wyjeżdżało, pociąg podłączyli do tej wioski. No było to coś niewiarygodnego i jeszcze do tego niewiarygodnym było to, że tam powstała wspólnota, międzynarodowa wspólnota. Ja rozmawiałem jednego dnia z człowiekiem z Argentyny i z człowiekiem z Belgii i nie wiadomo z jakich jeszcze krajów. Bardzo dużo Niemców chciało w tym uczestniczyć, bardzo dużo Francuzów. Zdarzało mi się też rozmawiać z polskimi emigrantami, którzy na ten czas przyjeżdżali do Gorajca, nie opowiadali swoją historię i ci wszyscy ludzie mieli naprawdę absolutnie dobrą i bezinteresowną wolę, żeby tam być. I oni spełniali tą wolę, spełniali ten swój sens bycia tam. Więc obserwując i uczestnicząc w tym wszystkim, no ja postanowiłem robić to, co potrafię najlepiej, czyli po prostu oprawić to dokumentalnym obrazem i przekazać świat. No między innymi dzięki właśnie temu, że pan Zygmunt to dostrzegł i festiwal, to jakoś zostało zauważone bardziej i tutaj moja wdzięczność przy okazji. No ale zaczęło się to wszystko od tego, że jak ja już wiedziałem, że będziemy robić UAPL i że będziemy dalej na Ukrainie, to powstało pytanie, jak sformułować tą dokumentalną serię. No ponieważ prowadzę zajęcia na dziennikarstwie i co roku mam studentów z Ukrainy, wydarzyła mi się taka całkiem zdolna studentka, co było, mówiąc szczerze, wielkim zadowoleniem, bo nie zawsze tak jest. No i okazało się również, że świetnie mówi po polsku, że pracuje w Polskim Radiu Ukraina, tym przy jedynce, ale teraz już w ogóle niezależnym.
No i ma do tego temperament, a poza tym jest w środku tego cyklonu. Ja pomyślałem sobie, że jeżeli mamy robić kolejną serię o tym, jak jest na Ukrainie, gdzie po prostu cały świat nie robi nic innego dziennikarski, to my mamy za małą rolę do spełnienia. W związku z tym pomyślałem, żeby zrobić tak naprawdę program, serię, dokument, w którym prowadzą to ludzie z obydwu krajów, Polski i Ukrainy. Mówią w obydwu językach, polskim i ukraińskim. I tak naprawdę zamierzeniem naszym było, żeby był czas wojny, ale był też czas uczenia się życia po niej i też uczenia się życia w tej naszej prozie, na przykład tutaj warszawskich mieszkań komunalnych, pracy w Biedronce, wszystkich problemów codziennych z tym związanych. I to jest też również nasz cel, ale póki co zaczęliśmy się przyglądać dobrze całej sprawie i pierwsze, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy klasyczny model, jak polska rodzina gości rodzinę ukraińską. Otóż mieliśmy takie szczęście, że na dworcu centralnym, kiedy dziś już mało kto pamięta, co tam się działo, znaleźliśmy zapłakaną panią, która powiedziała, że jej ktoś kiedyś pomógł w Norwegii, bo ona była emigrantką i ona teraz przyjechała tutaj komuś pomóc. I wzięła rodzinę z Białej Cerkwi, rodzinę bardzo ciekawą, taką jakby symetryczną, czyli trójka na trójkę, mama, córka i syn i ukraińska mama, córka i syn. Ojcowie na misjach. Jeden na misji na emigracji w Norwegii, a drugi ojciec ukraiński walczył u boku Zeleńskiego. Razem ze starszym synem, który był ochroniarzem prezydenta Zeleńskiego i w związku z tym mieliśmy też wgląd jakby w cały ten, no, w cały ten dramat, w cały ten etos. I te panie robiły, opowiadały sobie życie, próbowały go razem realizować. No, było trochę jak w bajce, bo wieczorami czytywali, na przykład dziewczynki czytywały Wiedźmina po ukraińsku, Widmaka, a chłopcy tam grali w żołnierzyki, matki gotowały barszcz. I po tej krótkiej bajeczce ruszyliśmy w poważniejsze tematy. Tematy, które dotyczyły tego, że Marcin Piotrowski razem z załogą folkowiska był w pierwszych dniach, kiedy był mróz, kiedy ludzie stali na granicy i kiedy ludzie umierali z wymrożenia. I oni próbowali tych ludzi ratować i uratowali ich całą masę. Całą masę ludzi naprawdę uratowali wtedy tam na granicy, gdzie po prostu nie zadziałała jeszcze pomoc. To były pierwsze dni prawdziwego dramatu. Tam kilkoro dzieci umarło z wychłodzenia. I cała ta historia pomocowa szła coraz dalej. Byliśmy z nimi w tych pierwszych dniach, kiedy w nocy kręciliśmy takie niebywałe sceny i takie niebywałe zdjęcia. A w międzyczasie działo się to życie w tym Cieszanowie, gdzie to się później z Gorajca przeniosło do tego większego obiektu. I tam rozmawialiśmy, jak sobie ludzie radzą z relacjami polsko-ukraińskimi, tak naprawdę, bez tej całej wielkiej socjologii, tylko z doświadczeń swoich rodzin. No i to nie było łatwe. I to chyba nie jest łatwe do dziś. A historia Mariny, która przyjęła oczywiście, tak jak większość ludzi, do siebie, do domu Ukraińców i opowiadała, co dzieje się w jej rodzinie, no była taką historią, trzeba powiedzieć, chyba najbardziej dramatyczną z tego wszystkiego. No. To, co wiem, co się udało, to udało się przyciągnąć do telewizorów, do jednej sprawy, dwa narody. Oglądali nas w ten sam sposób Polacy, jak i Ukraińcy. Już sam ten fakt, że oglądają coś dwunarodowościowego, powodował, że zaczynaliśmy odczuwać tą wspólnotę, którą w ten lub inny sposób odczuwamy w każdym mieście polskim w tej chwili, ale też takie coś, co było naszym założeniem, że my musimy się nauczyć ze sobą żyć, rozmawiać, patrzeć, jakie mamy odrębności, jakie mamy źródła konfliktów i jak temu zaradzić. I tu jakby to założenie stworzenia UAPL, najprostszego, bo takimi najprostszymi jest w stanie w mediach najwięcej zdziałać, no po prostu nam zaowocowało, wyszło i no i mam nadzieję, że będziemy to robić dalej, że będziemy dalej
bo tych spraw do załatwienia jest naprawdę całe mnóstwo i mimo, że opada już ten wielki zryw, jaki na początku był tak potężny, to dalej mamy naprawdę sporo do zrobienia. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o opis mojej serii dokumentalnej UAPN. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie albo podjąć komentarz? Proszę bardzo, Zygmuncie, włącz tylko mikrofon. Przepraszam. No, bardzo dziękuję. Oczywiście to jest bardzo skrótowe przedstawienie, ale no bardzo wzruszającego przykładu, jak przedstawiciele mediów powinni być czuli na tym punkcie, że coś się dzieje i muszą być natychmiast, prawda? Tak jak powiedział Cezary, od razu rzucił wszystkie inne rzeczy i pół roku chyba, tak jak mówił, poświęcił temu tematowi. I nie zważając, tak jak zresztą prawdziwi dziennikarze, nie zważając na to, czy są, czy będą pieniądze, czy będzie można to dalej kontynuować, aby, jak jeden z takich moich polonusów filmowych powiedział, aby wystarczyło na pierwsze taśmy, prawda, którymi można coś zrobić i wtedy już zgłoszą się ewentualnie inni ludzie, no, ci ludzie pełnej wiary to jeszcze wspomagają to modlitwą. Także my też wspomagamy to, żeby ten rozpoczęty właśnie ten właśnie serial, bo mam nadzieję, że to będzie serial i to nawet przez kilka lat. Znaczy mówię o Cezarym, prawda, bo oczywiście wojna powinna się zakończyć jak najwcześniej i to wiadomo w jaki sposób, ale chodzi o to, żeby kontynuować również odbudowę i Ukrainy i odbudowę naszych kontaktów. Ale dlaczego zabrałem głos? Dlatego, ponieważ Cezary sygnalizował, że nie ma za dużo czasu, dlatego też rozpocznijmy nie od, przypuśćmy, wypowiedzi na te tematy, ale od konkretnych pytań do niego, prawda? Gdyby Państwo konkretne pytania do niego zgłosili, to on mógłby jeszcze w tym czasie, kiedy dysponuje czasem, odpowiedzieć, prawda? Natomiast rzeczywiście ta inicjatywa, żeby na ekranie były dwa języki, to ja tylko widzę na razie na PKO BP, gdzie że można i po polsku, i po ukraińsku pobierać pieniądze. Natomiast chodzi po prostu o to, żeby rzeczywiście takie media powstały i takie media, no właśnie tak jak powiedziałeś pięknie, zbliżały nasze narody, no oczywiście zbliżały również naszych potomków, którzy tam mieszkają, prawda, z Ukraińcami, którzy też no, po prostu będą mocniej się nawzajem szanowali na tych terenach ogromnych, prawda, które znamy z historii. Zresztą do tego jeszcze wrócę w tej drugiej części. Także proszę o zadawanie pytań Cezaremu Ciszewskiemu, naszemu laureatowi Festiwalu Losy Polaków. Nie widzę na razie zgłoszeń, więc pozwolę sobie nawiązać do wypowiedzi pana redaktora. Otóż jakieś 15 lat temu w telewizji publicznej polskiej był taki format prezentowany przez rok Miasto Marzeń. To był format, w ramach którego pokazywano dwa miasta podobnej wielkości, 5000. Mniej więcej, w których ludzie się po prostu znali i chodziło o pokazanie, w jaki sposób te miasta się rozwijają, jakie interakcje występują. To nie do końca się udało, dlatego że była próba epatowania tragediami, czyli w jednym przypadku to była prezentacja dziewczynki no, bardzo silnie upośledzonej, jeśli chodzi ruchowo. W drugim przypadku to była z kolei taka postać dosyć ciekawa, ale osadnika bieszczadzkiego, który no, o takiej barwnej historii, ale trudno było to wszystko tak ciągnąć zbyt długo i to owszem, no, niby to było, no, pokazywało jak gdyby co się dzieje, ale koncentracja na tych wątkach
emocjonalnych uniemożliwiła prezentację pewnych osiągnięć społecznych czy jakichś takich. I tutaj jak wygląda tu Pana zamierzenie odnośnie tej serii? Bo tutaj tworzy się jak gdyby nowy format. To jest format, który no, pokazuje no, jak gdyby zderzenie, no ale pojawia się konieczność może w ramach takiego formatu poruszenia pewnych problemów, które no, występują w, tak jak Pan powiedział, no, część rodziny jest tu, część rodziny jest tam. Jedni mają takie poglądy, drugi mają drugie. W Polsce jest rozwinięte dosyć szkolnictwo dla mniejszości ukraińskiej. Na Ukrainie z tym szkolnictwem polskim jest kiepsko. Wiemy, jak to wygląda. Wydaje mi się, że tutaj to są tematy, które warto byłoby poruszyć, żeby no, zobaczyć, jak to wygląda z obu stron, jak wyglądają te stanowiska. To jest też problem spojrzenia na historię. No, jasną jest rzeczą, że Ukraina, budząc się do niepodległości w krótkim stosunkowo okresie czasu, no, musiała sobie jakieś mity założycielskie, jakieś historie może rozwinąć. Ja pamiętam jeszcze w czasach słusznie minionych byłem w Kijowie i była taka rozmowa z Ukraińcami. Jeden z nich tak prowadzi mnie i pokazuje po prostu pomnik Chmielnickiego i jego wielkie osiągnięcie w postaci podpisania umowy perjesławskiej. No, jakieś dyskusje, no a gdzie tutaj jest może pomnik Petlury? No i tu była sytuacja taka, że wydaje mi się, że takich różnych tematów i to, co w historii ukraińskiej było, czy w historii, można powiedzieć, tamtych terenów, no bo to wtedy nie było państwa. Do Rusi Kijowskiej pewne pretensje mają i Ukraińcy, i Rosjanie, i każdy ma trochę swojej racji, a trochę jest to naciągane. No, wydaje się, że tutaj rozmowa na ten temat, co można byłoby traktować jako pewne wspólne postacie, to jest wspólnych bohaterów, czy ludzi, którzy no, byliby wzorcami do współpracy, do współdziałania. To może trochę za dużo, bo wrzucam, ale to jest no, piękny temat i piękna misja, która może w tym momencie tworzyć próbę porozumienia. No i tak stopniowo nawet zaczynając od takich mało kontrowersyjnych różnych rzeczy, no powoli zastanawiać się, że właściwie tą współpracę należy budować na prawdzie. Niezależnie od tego, czy ta prawda jest bolesna, czy jest radosna, no prawda dopiero wyzwala, oczyszcza po prostu różne podpady, żeby po prostu podejść do wielu rzeczy w sposób obiektywny. Jak Pan widzi no, rozwój swojego serialu, czy swoich tych odcinków? Bo pamiętam, że tego typu materiały, filmy, seriale, które się gdzieś pokazują, fabularyzowany na przykład serial, bo to może byłoby też ciekawe, nie czysto dokumentalny, ale fabularyzowany troszeczkę. To mają silne oddziaływanie społeczne. Mogą mieć silny rezonans społeczny i mogą budować pewne postawy wzajemnego zrozumienia, współpracy. Jest ogromna rola, nie tylko dokumentacyjna, ale nawet no, tworzenia pewnych no, pozytywnych relacji. To jest tyle. Czy ktoś chciałby w tej chwili jeszcze? To ja się odniosę. To proszę bardzo. Ponieważ dosyć późno uzmysłowiłem sobie, że biorąc się za ten żywioł, to ja chodzę po polu minowym. Ja myślałem, że to będzie łatwiej.
Ja myślałem, że w tym losie jednego człowieka i jego spraw wokoło znajdziemy taką bezpieczną strefę rezerwatu, w której no, będziemy mogli swobodnie rozmawiać. I pamiętam ten moment, jak telewizja, która nie bardzo wiedziała, jak nas wprowadzić, gdzie nas umieścić. To wszystko się działo w takim partyzanckim rytmie. Któryś z urzędników nie zauważył tego, że wyznaczył nam termin premiery naszego programu dokładnie w rocznicę rzezi wołyńskiej. Jak myśmy zorientowali się w ostatniej chwili, że to jest właśnie taki temat i że musimy to przeskoczyć, to ja wziąłem swoją studentkę i mówię: Ania, my tutaj będziemy musieli poruszyć ten temat. I wtedy zobaczyłem pierwszą minę. I to minę, która nie przyszła z naszej strony. Ona się absolutnie wyparła. Ona tego powiedziała, że ona tego nigdy nie zrobi. Że musiałbym ją do tego zmuszać przemocą mentalną i jakąkolwiek inną, żeby ona stanęła i powiedziała cośkolwiek, bo ona i tak jest pewna, że ona będzie tylko i wyłącznie reprezentowała banderowców i reprezentowała całe to zło, które stoi po ukraińskiej stronie. Nie była w stanie tego mówić. Ja wtedy zrozumiałem, że problemem nie jesteśmy tylko my i kibice Legii Warszawa. My mamy wielki problem po drugiej stronie i jeżeli nie zdobędziemy się na to, żeby się ponad ten grajdą wynieść, i to jest mój główny cel tego programu, żebyśmy spróbowali budować to, do czego i tak jesteśmy, no powiem wprost, zmuszeni. My nie mamy wyboru, my będziemy żyli ze sobą razem. I najprawdopodobniej do końca dziejów naszych. I możemy z tego zrobić, no może nie romans, ale przynajmniej regularne pożycie, a możemy zrobić dramat, który nas popchnie właśnie w takie, i że w tak młodych ludziach, jak ta moja studentka, siedzi tyle historii dramatycznej naszej. I to jest tak, że ja czasem nawet mam wrażenie z tych kontaktów, których setki, jak nie tysiące się wydarzyły podczas tej misji dokumentalnej, że większy problem jest po drugiej stronie. Że częściej słyszę o tym, że i to jest problem poczucia bardziej nawet winy niż swojej racji. Więc jakby ja bardzo bym chciał, żeby powstał pogodny serial o tym, jak Polak spotkał Ukrainkę i związał się z jej całym światem, a ona z nim, czy na odwrót, czy też o przygodzie naszych narodów, tej nowoczesnej, nowej, żeby się w tym znalazło to, co było kiedyś, ale żeby ono było innymi instrumentami omawiane w dzisiejszym świecie i innymi instrumentami pokazywane tak naprawdę. Bo jeśli nie, jeśli damy się wciągnąć w to, czego tak bardzo boi się cały czas, bo to nie był jedyny raz, kiedy ona bała się o czymś mówić. I pewnie jeszcze nie jeden przed nami. Natomiast prawda jest taka, że ja nie mogę się doczekać tego czasu, kiedy my nie będziemy mówić o wojnie. Kiedy my nie będziemy tam jeździć. Zdarzają się takie przypadki, że ludzie, których spotkałem na drodze, stają się bohaterami, bo format powstanie dopiero wtedy, kiedy on na tyle zewoluuje, że będzie można takie stałe elementy w tym wszystkim osadzić i one już nie będą przedmiotem eksperymentu i dochodzenia i badania, tylko będą sformułowane po to, żeby sprawdzone dawały temu wszystkiemu to, co mają dać, czyli sens i efekt. Do tego dążę. I takim dla mnie na przykład bohaterem jest człowiek, którego poznałem na festiwalu w Rzeszowie polsko-ukraińskim, bo tam przyjęto festiwal ukraiński największy, jaki oni mieli, nazywał się Fajne Misto i te zespoły nie miały gdzie grać i publiczność ukraińska nie miała gdzie ich oglądać, więc Rzeszów, miasto przyjaciel, przyjął na zdrowie, przyjął po prostu do siebie ukraińską scenę rockową. I oni tam rzeczywiście zrobili swoje. I po stronie organizatorów ukraińskich był taki człowiek, który powiedział mi, że on już niedługo jedzie zakładać polską firmę na Ukrainę. Że on widzi w tym sens, on jest też działaczem takim proukraińskim, ponieważ on wie, że nie tylko będą odbudowywać, ale tam też będzie powstawać nowy przemysł, że tam będzie się budować ten nowy świat.
I on pojechał, on tą firmę założył. Więc ja po wykonaniu 3 odcinków, ponieważ telewizja jakoś nie przedłużyła tego od razu, tam są jakieś dyskusje w tej chwili podejmowane, ale ja właśnie z takim człowiekiem bym pojechał do Urzędu Pracy, do zobaczyć, czym on ma zamiar się zajmować, jak on ma zamiar to wdrażać, jak przyjmują to ludzie po drugiej stronie, że ta rzeczywistość nowa przyjdzie prędzej czy później, ale ona przyjdzie i ona będzie w jakimś kompromisie realizowana i wtedy, na ile my jesteśmy już gotowi, no trochę przenieść się w przyszłość, a nie w przeszłość. Przyszłość jest moim wymarzonym kierunkiem. Dlatego cieszę się, że są ze mną młodzi ludzie i że, no, że jest w ogóle czym budować. No, jest wola, jest ochota, jest cała masa. Ja tą redakcję poszerzam, powiększam. I jestem z nimi w stanie zrobić taki format, który wytłumaczy tę historię i te nasze problemy w taki sposób, żebyśmy mieli tę świadomość, że no żywi muszą sobie teraz tutaj radzić. To jesteśmy my i oni, i może już potem ich dzieci. A tych takich obyczajowych zjawisk, które się urodziły w trakcie tej nowej historii, jest tak dużo, że równie dobrze można by częściowo robić odcinki komediowe. Choć to się dzisiaj, no, nie przyjmuje się tego w taki sposób, zbyt śmiało powiedziane być może, ale naprawdę jest o czym opowiadać i uczyć się nawzajem żyć w rzeczywistości teraźniejszej. Tak to widzę. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Chmielowski, bardzo proszę, panie Wojtku. Dzień dobry. Ja przepraszam, nie mam włączonej kamery, ale jest na południu trochę tak na sportowo, nie telewizyjnie, ale mam takie pytanie związane z tym. I odniosę się do naszego porozumienia polsko-niemieckiego, a właściwie do tego, co kiedyś u nas episkopat zrobił. Powiedział, że wybaczamy i prosimy o wybaczenie. I rozpoczęło się. To, że jesteśmy w Europie, to było to zasiane ziarno. To, że znaleźliśmy porozumienie i tutaj na bazie chrześcijaństwa, tak? Bo to kościoły porozumiały się, czy protestanckie, czy katolickie, ale pierwsze wyciągnął rękę. Czy widzi pan kogoś albo jakieś grupy na Ukrainie, które mogłyby być takim partnerstwem? Czy, no, nie chcę się odnosić do cerkwi czy grekokatolickiej, czy prawosławnej, bo wiemy, co w Moskwie się lansuje, że Polacy chcą odebrać, zabrać Lwów. Mało się mówi o Węgrach, którzy naprawdę mają inne podejście do problemów mniejszości węgierskiej na Ukrainie, to my jesteśmy tym czarnym ludem, który ma skłócić się, zabierać. I zadam pytanie, jak sobie wyobrażają Ukraińcy, którędy będą się komunikować z Europą, jakimi trasami? Bo tak jak pan wspomniał, te początki były, dalej są takie tragiczne. Myśmy tutaj na forum naszego klubu oglądali film z przejścia w Ustrzykach, właściwie w Krościenku, gdzie takim pospolitym ruszeniem próbowano odbudować linię kolejową. Brakuje tej infrastruktury. Tej infrastruktury my sami przez lata nie zbudowaliśmy i powiem, bez Unii Europejskiej też nie zbudujemy. My możemy być pomostem, ale musimy budować szerszą koalicję. I wracam do pytania. Kto może być partnerem po stronie ukraińskiej? Kto może powiedzieć, że wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Stanąć w prawdzie, bo ja nie wiem, słyszałem się o tych przypadkach, gdzie ludzie, którzy ratowali Polaków, boją się, myślę o Ukraińcach, boją się do tego przyznawać, bo to jest niepopularne. To na jakiej bazie my mamy zbudować to porozumienie? To jest teraz taki hura optymizm, ale realnie, gdybyśmy na to popatrzyli, to Ukraina na nas jest zdana, jeśli chce iść w kierunku Europy. Bo jak popatrzymy na mapę, to tylko Polska jest tym kanałem do Europy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy od razu pan będzie chciał odpowiedzieć. Myślę, że pan jest tutaj lepszym adresatem, ale ja mogę tylko powiedzieć, co widziałem w odniesieniu do dwóch światów, czyli Ukrainy Zachodniej i Wschodniej. Bo to jeszcze by trzeba było się niestety znaleźć w tym podziale, który jest dużo mocniejszy niż wydawało mi się, że jest. I to, co się dzieje również z aktywnością cerkwi na zachodzie i na wschodzie, która i tak nie wypowiada się i nie jest aktywna w tym wszystkim tak jak nasz Kościół, to jest naprawdę rzecz do rozpatrzenia i do zbadania o wiele większego. Czy tu są szanse na zbudowanie tego, co pan Wojciech powiedział, zresztą uważam, że bardzo słusznie, takiej próby odwołania się do właśnie świata duchowego, do Kościoła, który mógłby tu bardzo dużo działać. Natomiast nie chcę być tutaj, próbować być autorytetem, ale to, co się stało w ogóle z Kościołem prawosławnym na Ukrainie, jest dużo poważniejszym dramatem, niż nam się wydaje. W sensie tego, co ludzie mówią, jaka jest tam rola cerkwi i jak to się przechowało w młodzieży. Ci moi studenci, z którymi rozmawiałem, uważają, że jest to głównie prorosyjska i konserwatywna, w sensie niezbyt pozytywnym, siła, która nie pomoże tym, czego oni by chcieli doświadczać. Mówię to, co usłyszałem. Ja nie, jakby jestem reporterem. Tak naprawdę, jak mnie pytają czasami, kim ja jestem, to ja naprawdę z wielką dumą mówię, że jestem reporterem. To po to jeżdżę tam, żeby przywozić to, co się tam udaje zbadać, odkryć, i też dokumentalista oczywiście, więc byłoby wspaniale, gdyby udało się to, o czym pan Wojciech mówił, gdyby była na to szansa i gdyby to się naprawdę wydarzyło. W takim Jaworowie, który jest bardzo blisko granicy i który jest wręcz zalany polską pomocą, takiej pobliskiej właściwie, pobliskim miasteczku, jest tyle aktywnych środowisk zorganizowanych, które budują już tą przyszłość wspólną, podejmują różne działania, dokumenty, nagradzają się nawzajem, robią mnóstwo niesamowitych aktywności. To nie jest trudne. Natomiast idąc w kierunku Donbasu, będziemy mieli mnóstwo problemów, dużo większych. Daję głos. Dziękuję bardzo. To jest to, co pan mówi, to jest po prostu cała historia. Widać zresztą, jak wyglądają tereny przedrozbiorowe i tereny, które były już wcześniej zajęte przez Rosję i albo były terenami zdobytymi przez Rosję, albo w ramach umowy Pereyaslawskiej i później dalszych konsekwencji zostały, czyli Ukraina Zadnieprzańska, łącznie z Kijowem, który miał po 2 latach wrócić do Rzeczpospolitej, ale nie wrócił. To są 2 różne światy, bo w jednym przypadku ta rusyfikacja trwała krócej, o te 200-300 lat, bo natomiast im bliżej naszej granicy, tym ten okres wpływów rosyjskich był mniejszy. Austria prowadziła inną politykę i tutaj, jeśli chodzi o nacjonalizm ukraiński ukierunkowany przeciwko Polsce, to jest to zasługa austriacka, jeszcze od Marii Teresy, a potem kontynuowana przez Niemcy w czasie I wojny światowej i później. I tu jest pewne niebezpieczeństwo polegające na dużych sympatiach ukraińsko-niemieckich i niemiecko-ukraińskich, co wyrażało się na przykład tym, że koleje ukraińskie zostały przekazane w zarządzanie w Deutsche Bahn.
I myśmy mieli na granicy, tuż przed wybuchem wojny, mieliśmy ogromny problem, bo zablokowano transport towarów i polskie linie kolejowe, czy polscy spedytorzy nie mogli odbierać towarów, bo to, żeby wymusić ustępstwa w ruchu drogowym, było blokowany transport. I tu jest ogromny problem cywilizacyjny nawet, bo jest różnica między podejściem prawosławia, gdzie władca świecki jest jednocześnie głową cerkwi i wobec tego to są te przyczyny, dla której cerkiew jest tak uległa wobec władcy świeckiego. A w rzymskim katolicyzmie jest pewna niezależność. I tu jest, to jest bardzo ważna sprawa cywilizacyjna. I kolejna rzecz, to jest pewna granica cywilizacyjna, jaka przebiega tuż przy naszej granicy, przez pewnym przesunięciem, między wpływami cywilizacji łacińskiej, czyli zasadami prawa, sprawiedliwości i tak dalej, a wolą władcy i administracji, która obowiązuje w systemie bizantyjskim, turańskim, jakimś tego typu systemach, które wspaniale opisał profesor Koneczny. I wydaje mi się, że to zderzenie cywilizacji jest niezwykle ważne, bo to, co jest w jednej cywilizacji naturalne, w drugiej cywilizacji jest sprzeczne z pewnymi zasadami. Tutaj to zderzenie wypierania tego, co było, to jest właśnie typowo dla turańszczyzny, bizantyjskości, a nie dla cywilizacji łacińskiej. Można spojrzeć na ten list, bo tutaj list był między naszymi episkopatami, także tylko to był list na zasadzie takiej, że po drugiej stronie było uderzenie we wspólne piersi zamiast we własne trochę. No, w związku z tym to nie przyniosło większego efektu. Tak samo pewne ukłony świętego papieża Jana Pawła II w stosunku do kościoła grekokatolickiego nie przyniosły analogicznych większych posunięć na terenie Ukrainy. No, szereg jest rzeczy, nie chcę tutaj rozwijać, bo wszyscy wiemy, ale jest tu problem. W jaki sposób i postarać się na przykład, żeby Ukraińcy poznali i docenili biskupa Chomiszyna, a nie arcybiskupa Szepkowskiego. To są niestety dwie różne rzeczy, ponieważ jeden był czystym, w cudzysłowie, Ukraińcem, w każdym razie był Rusinem, a arcybiskup Szeptycki, czy metropolita Szeptycki był wnukiem Fredry, no więc tutaj był stosunkowo bardziej neofitą trochę, no ale może dlatego był bardzo ukraińskim nacjonalistą. I tutaj postawa wobec różnych zdarzeń no była inna zdecydowanie i biskupa Chomiszyna należy szanować niezależnie od tego, w czym się z nim zgadzamy w wielu miejscach czy nie, ale on stawał na gruncie zasad moralnych. No, trudno byłoby, bo z tego co słyszałem, to ksiądz prymas Wyszyński dwukrotnie zablokował próby beatyfikacji arcybiskupa Szeptyckiego, którego no zasadniczą zasługą jest to, że został zamordowany przez Sowietów. Ale to są różne poglądy, które... Natomiast biskup Chomiszyn, jego twórczość jest niezwykle cenna i wydaje się, że być podstawą, bo on prezentował ocenę jak gdyby moralną różnych systemów, między innymi narodowego socjalizmu, narodowy socjalizm był poprzez Niemcy importowany w pewnej wynaturzonej nawet formie na Ukrainę. Teraz jeszcze jedna rzecz, a mianowicie to porozumienie polsko-niemieckie, ono się opierało na tym, że Niemcy formalnie podjęli denazyfikację, czyli odcięli się od
poprzedniej historii, niezależnie od tego, że wielu zbrodniarzy hitlerowskich dożywało swoich lat i to jeszcze byli burmistrzami, byli politykami czasami, no, czyli to nie było konsekwentne, ale formalnie było odcięcie się od zbrodni. Natomiast podobnego odcięcia po stronie ukraińskiej nie ma. Są matactwa, jest blokowanie badań archeologicznych i innych, które pozwoliłyby na znaleźć bardzo dużo rzeczy, które upamiętnić po prostu te wydarzenia. Oczywiście musimy pamiętać także, że do tej pory cała akcja niemiecka związana z mordowaniem inteligencji polskiej na terenach zajmowanych przez armię niemiecką w 1939 roku, to nie tylko Piaśnica, ale to jeszcze szereg różnych miejsc. Tam też z upamiętnieniem i z dotarciem do świadomości społecznej w Polsce nie jest dobrze, bo po prostu tego my często nie wiemy. O tym, że były to oddziały specjalne tworzone z mieszkańców i z obywateli często Rzeczpospolitej, którzy przygotowali listę, a potem mordowali swoich polskich sąsiadów. Okej, ale czyli tutaj jest sytuacja taka. No jest pewne zderzenie cywilizacyjne, czyli te same słowa, one mogą mieć zupełnie inne znaczenie. I myślę, że pokazanie tego zderzenia, nawet nie wchodząc w sprawy, ale pokazanie tego zdarzenia w różnych sytuacjach, czasem śmiesznych, czasem może być bardzo wartościową rzeczą, bo jeżeli będziemy ze sobą współpracowali, a tak jesteśmy na siebie skazani, jeśli chodzi o historię i położenie, to po prostu nie widzę powodu, żeby po prostu nie rozumieć. Trzeba rozumieć drugą stronę, a z drugiej strony trzeba jednak żądać pewnych rzeczy, które nam z racji praw człowieka się należą. Tak samo jak nikt nie chodzi o szkolnictwo, chodzi o możliwość podtrzymania świadomości narodowej i niezależnie od tego, że ja rozumiem Ukrainę, która dąży do integracji, bo de facto do tej wojny to właściwie nie był to jeden naród, tylko był szereg różnych etnosów, jednocześnie historii, narracji było. W tej chwili jest tygiel, w którym jest wojna, która może stworzyć rzeczywiście jeden naród z tego. I chodziłoby o to, żeby ten naród, żeby dać mu szansę, żeby on się oparł na wzorcach, które są wartościowe. Bo opieranie się na kłamstwie zawsze prowadzi do kłamstwa. Najpiękniejsze hasła, jeżeli one będą odpowiednio realizowane inaczej, to nie doprowadzą ani do porozumienia, ani do współpracy, tylko będzie wzajemna walka, kto jest ważniejszy, prawda? I tutaj pewne tego typu jakieś sygnały się pojawiają. Pojawia się pewna rzecz, że my jak po zwycięstwie, to my będziemy liderem w tym układzie. To my będziemy tutaj decydowali. Tu trzeba powiedzieć, kochani, zbudujmy jakąś taką strukturę, współpracę, że właściwie nie ma lidera, po prostu my ze sobą współpracujemy, tak jak to było dawniej w wspólnoty europejskie, że jest współpraca w określonym obszarze, jest swoboda każdego w kształtowaniu własnego rozwoju, natomiast pewne rzeczy się dogadujemy, bo to jest dla nas korzystne, dla wszystkich korzystne. Myślę, że tutaj jest ogromne pole do działania, jeśli chodzi o pana kierunek, o pokazanie różnych takich rzeczy. Może z czasem teraz to jest tragedia, ale potem nawet w czasie takiej tragicznej sytuacji mogą się pojawić elementy humorystyczne, które pozwolą na rozładowanie na przykład napięcia, pozwolą
na pokazanie człowieczeństwa w warunkach destrukcji świata, który się działo. To jest niezwykle cenna jest ta działalność i tu widzę ogromne pole do działania dla Pana. Może dałoby się zrobić, ponieważ nie ma tak silnego oddziaływania na ogół społeczeństwa. Nie mówię o tym najmłodszym, ale jak seriale w przypadku osób średnich wieku. Dla młodych to mogą być jakieś klipy różnego rodzaju, fajne fragmenty i tak dalej. Ale to trzeba robić, trzeba pokazywać i to nie może być to śmiertelnie poważne, nie może to być pokazujące tylko tragedię. Musi to być coś, gdzie pokaże pewną nadzieję, że mimo tego, że idziemy do przodu, szukamy, jednak rozumiemy inaczej różne rzeczy, ale spróbujmy ustalić. Odniosę się tylko w ten sposób, że dosyć szybko zdałem sobie sprawę z tego, co nas dzieli i jaka jest też nasza rola. Że my cokolwiek już o tej demokracji wiemy, ale tam po drugiej stronie jest to naprawdę deficyt. Bez oceniania, bez jakichkolwiek, to chyba jest w ogóle nawet najważniejsze. Natomiast zrozumieć ten mechanizm, że tam po prostu wieje carem, że tam jest patriarchat, jakiego my u siebie nie znamy, że tam jest przemoc elementem relacji jakichkolwiek, jeśli się tego nie umie używać i podejdzie się w zbyt miękki, europejski sposób, wydemokratyzowany tak jak u nas, to o konflikt jest po prostu bardzo łatwo. My mamy swoje wady, oni mają swoje wady, ale to my musimy im pokazać demokrację, czy też po prostu nowoczesność, czy też jeszcze parę innych rzeczy, nie czując się od nich lepszy. Bardzo mi jest ciężko mówić w tej liczbie mnogiej i jej używać, ale trochę tam posiedziałem, trochę się na to napatrzyłem i nauczyłem się postępować. To jest taka prawda, że jeżeli się tego nie złapie, to po pierwsze się nie będzie rozmawiać. A propos rozmawiania, język ukraiński idzie mi opornie, ale całkiem i bardzo dużo to daje, kiedy się po prostu zbliża w ten sposób i poznaje ten świat, ponieważ jak większość z nas, ja myślałem, że jednak więcej jest rosyjskiego w ukraińskim i posługiwałem się przy wywiadach, przy rozmawianiu z moimi bohaterami i stąd Ania okazała się niezbędna. Po prostu okazała niezbędna. Po pierwsze, nie było wcale fajnie, jak ja mówiłem do Ukraińców po rosyjsku. Mimo, że wielu z nich miało ten język jako dominujący dla siebie samych. To po pierwsze. Po drugie, jednak jakiś taki przejaw żywego zainteresowania, sympatii i szacunku posuniętego do takich ludzkich wymiarów. Ja byłem na emigracji kiedyś. Ja pamiętam, jak to było, kiedy ja zacząłem po holendersku mówić do swojego szefa. Może nie jest to adekwatny przykład, ale mechanizmy są chyba zbliżone. Więc jest szansa, to może w ten sposób. Gdybym tej szansy nie widział, to w ogóle bym zajął się czymś innym po prostu. I nie jest to aż taka orka na ugorze, jaką człowiek w pierwszym momencie podejmowania takiej misji widzi naprawdę blisko i można się przerazić. Ale moim prywatnym, wcale nie cichym, ale jeszcze mikrobohaterem jest ten Marcin Piotrowski z Gorajca, który wygłasza przemówienia po ukraińsku, wyuczył się tej kultury, wyuczył się problemów, umie te miny rozbrajać. Nam po prostu takich ludzi trzeba. A i zaśpiewa, i zrobi wspólne. Teraz na przykład dwa dni temu zrobił ceremonię gwiazdkową z udziałem dwóch Mikołajów.
I ci dwaj Mikołajowie wręczali prezenty i śpiewali razem piosenki. Być może to jest właśnie ta droga, o której pan wcześniej wspominał, bo naprawdę śmiechu tam było co niemiara i też takiego prostego rozwiązania, które dawało unaocznienie tego, że to nie są puste słowa, to nie są rzeczy, które tak poważnie muszą brzmieć, czy też do których trzeba się przygotować najzwyczajniej w świecie edukacją. Tu jest też ogromny problem. To są mistrzowie, niezwykli erudyci, którzy cytują braci Karamazow, jak święty starzec wygłasza apoteozę prawosławia i robią różne rzeczy, a potem nagle się okazuje, że w tych rodzynkach dookoła ludzie nie widzą nic. No, nie przymierzając jak u nas. No, tym, że można się do siebie poczuć podobnym. Także tak, absolutnie taka jest misja i do niej zmierzam i zgadzam się z panem w całej pełni. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos, zapytać o coś? Proszę bardzo, pan Andrzej Żurowski. Proszę bardzo. Tylko proszę włączyć mikrofon. Chciałem powiedzieć, że tematy pana Cezarego Ciszewskiego są bardzo ciekawe. Jestem pełen podziwu, że pan się tymi tematami zajął i rzeczywiście ma pan świetne podejście do tych spraw. Dziękuję. A co się tyczy dyskusji, która tutaj się odbywa na temat dwóch narodów, to rzeczywiście bardzo wiele racji jest w tym, że te narody powinny się zbliżać. Nie możemy pozwolić na to, żeby jeden albo drugi naród wybijał się, jak gdyby uważał się za lepszy. Dlaczego o tym mówię? Bo mam pewne doświadczenia rodzinne. Mianowicie moja mama mieszkała i wychowała się i urodziła się na Kresach. Mieszkała na Wołyniu w Zdołbunowie. I tam chodziła do szkoły razem z dziećmi polskimi i ukraińskimi, bo tam była takie liceum. I w momencie, kiedy te różne dziwne rzeczy na Ukrainie się działy, kiedy mordowano ludzi i tak dalej, to mama owszem miała problemy z Ukraińcami, ale było ich pewna część. Natomiast wszyscy, z którymi ona chodziła do szkoły, którzy się z nią uczyli, ci wszyscy bardzo jej pomogli. Mało tego, po okresie wojny, kiedy mama musiała stamtąd uciec, część z tych ludzi, z tych Ukraińców przeniosła się do Polski. I matka utrzymywała z nimi kontakt do końca swojego życia praktycznie. Myśmy też się z nimi spotykali, cała rodzina. I nie było żadnego konfliktu pomiędzy tymi dwoma nacjami. Więc ja myślę, że bardzo ważna jest sprawa młodzieży, żeby młodzież się poznawała, żeby młodzież miała ze sobą kontakt, bo w momencie, kiedy tego kontaktu nie ma, to rzeczywiście trudno się zrozumieć. I ja myślę, że to, co się stało na Ukrainie, mam na myśli wojnę, mimo całej swojej tragedii i okropności, ma jedną pozytywną cechę, że nasze te dwa narody ze sobą się, że tak powiem, pomału zbliżają. Ja nie mogę powiedzieć łączą, ale zbliżają w każdym razie. Co pan na to, panie Cezary? No, ja dziękuję bardzo. Ja widziałem te dwie dziewczynki czytające Wiedźmina, z których jedna miała po polsku, druga po ukraińsku. Było to zabawne, bo ich bawiły te niektóre słowa, ich brzmienie, dźwięk oraz to, jak pokazany jest ten rycerz fantasy, nasz najlepszy produkt eksportowy. Jaki co on tam, ale one przede wszystkim podziwiały silnego, przystojnego faceta, który robi na koniu cuda i poskramia smoki. A że on akurat wyszedł z głowy Polaka, no to było całkiem miłe. Natomiast ich matki, gotujące na dole barszcz ukraiński,
opowiadały sobie o Żebrowskim, o Olbryskim, o filmach, które i serialach, które razem oglądały. I tutaj absolutnie te seriale, o których wcześniej ten Bill wspominał, to jest takie może możliwości, że to się w głowie nie mieści. Widziałem też po stronie polskiej w Hutorze Gorajec, gdzie tam sobie kręciłem, kręcił się pan, co zakładał kable z drugim kolegą. I w końcu ja tak już po wszystkim podszedłem do nich i pytam, a panowie to jak się w ogóle czują? I tak popatrzyli na mnie, mówią, a wie pan ten cmentarz, co tutaj jest obok? I mnie zaprowadzili na ten cmentarz. I mi opowiedzieli historię sprzed wojny, z tych wydarzeń bieżących i następnych. I wtedy jakby mi ktoś założył 25 kilo kamienia na głowę, wiedziałem, że jakby no są rzeczy, które będzie nam łatwiej w tym pojednaniu zrobić i trudniej. To nie jest to, że zignorowałbym to starsze pokolenie, które chce się karmić cieniem, bo go rzeczywiście przeżyło, bo jest tak, jak jest, ale na pewno łatwiej nam będzie z młodzieżą, która po prostu no chce żyć, chce żyć dobrym, no, chce żyć w stronę słońca i my ja myślimy, że my im naprawdę mamy co dać. I to, co obserwuję w Warszawie tutaj, jak to się dzieje, bo moja córka jest też aktywistką i organizuje takie wspólne aktywności tutaj, nie tylko pomocowe, ale też pracują razem z ukraińską młodzieżą przy olimpiadzie filozoficznej na przykład. Muszę przyznać, że dużo się uczę od nich, powtarzam sobie rzeczy, które wydawało się, że nigdy nie znikną. I oni podziwiają to, jak przygotowana jest ta ukraińska młodzież. Jak oni są nauczeni, jaką oni mają wiedzę i kompetencje. A potem idą w weekend i tańczą do tych samych amerykańskich kawałków. Więc to są rzeczy, które naprawdę no dają nadzieję i cieszą. I tutaj widzę ten absolutnie no, najłatwiejszy do uprawy kawałek ziemi wspólnej polsko-ukraińskiej. To się musi dobrze skończyć. Tak to widzę. Dziękuję. Piękne podsumowanie. To się musi dobrze skończyć. Proszę Państwa, kto jeszcze chciałby wypowiedzieć się albo zadać pytanie? Nie widzę. To w takim razie. A, jeszcze Mirek Zmyślony. Proszę bardzo. Tak, ja mam pytanie, dobry wieczór w ogóle wszystkim, do pana redaktora o taki wątek może spoza głównego nurtu, ale w mojej optyce mało rozpoznany. Czy dostrzega pan jakiś systemowy wpływ tych dużych diaspor ukraińskich, chyba kanadyjskiej, amerykańskiej, na to, co się teraz dzieje właśnie w relacjach polsko-ukraińskich? Czy otarł się pan o takie aspekty? Tam wiele przekonań kształtowało się trochę inaczej, ponieważ to są to wielowiekowe społeczności, a z drugiej strony mocno zintegrowane, tak przynajmniej się o szczególnie o kanadyjskiej mówi. Nie da się w mojej ocenie tego zlekceważyć i w przyszłości na pewno te społeczności będą miały znaczący wpływ na to, co się będzie działo na terenie Ukrainy. Jak pana zdaniem jest to widoczne obecnie? Dziękuję. Muszę przyznać, że to pytanie jest bardzo ważne, dlatego że trudno jest zbadać i trudno jest dotrzeć do ludzi, których losy ilustrują odpowiedź na to pytanie. A mi się udało. Udało mi się i myślę, że wielu też usłyszało to, co ja nagrywam
bardzo dużo wywiadów z Ukraińcami, którzy przyjechali tutaj po lepszą przyszłość. I nie tylko uciec przed czołgiem, ale też zbudować dom, zdobyć pieniądze na lepsze życie. To jest bardzo duża grupa ludzi. I w większości to, co od nich słyszałem, jako plany na przyszłość, to jest przedostać się do Kanady, do USA, do swoich diaspor. Też jest taka prawda, że mimo, że będziemy wspólnotą, to ci, którzy mają największe aspiracje majątkowe, odbijają się tutaj od trampoliny naszej i próbują dostać się do tego jeszcze lepszego świata, a przynajmniej dobrze przygotowanego przez rodziny emigracyjne, które tam zbudowały już coś. Można by to porównać do Polski lat 80., 70. w rozmiarze tego i tych samych mechanizmach, w jakich lądują do lepszego życia emigranci. Natomiast gdybyśmy my mieli wpływ na te potężne diaspory, gdybyśmy my mogli im przekazać pewne ważne sprawy i zostać wysłuchani, dużo łatwiej byłoby nam tutaj, w tej rzeczywistości, którą mamy tutaj, tej wojennej. Bo rzeczywiście mógłbym nawet pokusić się o coś takiego, że marzenie przeciętnego Ukraińca, który opuszcza swój kraj, to nie jest pozostać w Polsce. To jest znaleźć się właśnie tam. To jest to emigracyjne Eldorado. To są te diaspory. I one są niezależne od nas, zupełnie. One żyją swoim życiem i myślę, że mają bardzo duży wpływ na to, jak myślą także o nas, uchodźcy ukraińscy. Tak bym odpowiedział, a ci ludzie, którzy mi opowiadali o tym, że jadą do San Diego i tam jest ich rodzina, bo ostatnio nagrywałem taksówkarza, który mi to opowiadał, to oni to widzą jako spełnienie najlepszego losu, tak naprawdę. Jakby, jeśli się udaje dotrzeć tam, gdzie ten dobrobyt już czeka, gdzie naprawdę jest Ameryka czy Kanada, jak to się kiedyś u nas mówiło, na tę prosperitę emigracyjną, no to jest znakomicie. Tyle wiem i tyle mogę, i tym mogę się podzielić. Dziękuję bardzo. Myślę, że ta rozmowa może być trudniejsza, tym bardziej, że tamta diaspora zawdzięcza bardzo dużo decyzji generała Andersa. I no, mogą być trudności z dogadaniem się w każdym razie. Natomiast zawdzięczają swoje funkcjonowanie i temu, że przeżyli i przedostali się tam właśnie generałowi Andersowi. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie widzę w tej chwili, to chciałem bardzo podziękować Panie Cezary za bardzo interesujący wprowadzenie, dyskusję. Myślę, że trzeba trzymać kciuki za Pana twórczość i to, żeby Panu się udało rozwinąć ten temat, może w kierunku z jednej strony serialu, a z drugiej strony jakichś takich krótszych materiałów, które by zaczęły się ukazywać w internecie, żeby to więcej młodych ludzi obejrzało. Ale serial dla osób w średnim wieku i trochę starszych też by się przydał, bo to też tworzy odpowiednią atmosferę i poza tym jest przekazem pewnych wartości. Mogą być to antywartości, mogą być wartości. Więc jeżeli chcemy, to poprzez losy bohaterów można pokazać coś, co będzie sugestywnie oddziaływało na widzów. Także dziękuję bardzo jeszcze raz. Ja dziękuję wszystkim. Dla mnie to jest duże wsparcie, bo to nie jest tak, że mi wieje wiatr historii w żagle, tylko to cały czas muszę tym okrętem tam naprawdę niezłe rejsy robić, żeby to dalej płynęło wszystko. Więc dziękuję, ogromne wsparcie panu Zygmuntowi, dziękuję. Przepraszam za nerwy dzisiaj. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystko, co się dało. No i super. Dużo zdrowia Państwu życzę i wszystkiego dobrego na święta.
Dziękujemy bardzo i każda dobra rzecz przeważnie spotyka się z różnym oporem. Wobec tego no, wszystko wskazuje na to, że to, co pan robi, jest dobrą rzeczą, bo opór materii, że tak powiem, jest, może być, może oznaczać to. I odpowiadając na życzenia, tak samo życzymy panu najlepszych, ciepłych, rodzinnych, bożonarodzeniowych świąt. No i dużo nowych możliwości i rozwoju artystycznego w nowym roku, Anno Domini 2023. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję pięknie. Jeżeli miałby pan czas o słuchania dalej, ale w innym charakterze. Zygmuncie, przekazuję ci głos. Zaczynamy drugą część. Wprowadzenie do drugiej części, Zygmuncie. Bardzo się cieszę z tego przebiegu naszego spotkania, naszej rozmowy. Już Cezary chyba odszedł, ale będzie miał nagranie. W każdym razie uchylę rąbka tajemnica, że sprzeczaliśmy się oczywiście jako twórcy, bo ja też czuję się jako były filmowiec aktywny, a teraz organizator festiwali, na ten temat, że on mówi, no ja mogę przygotować jakieś półgodzinne wystąpienie, no i nie mam czasu, muszę biec i tak dalej. Ja mówię, no to przygotuj 20-25 minut i jednak daj te 5-10 minut na zadawanie pytań. No i okazuje się, że jednak udało się właśnie według tego, prawda, wzoru, który no, w pewnym sensie zaproponowaliśmy, czy narzuciliśmy jemu jako twórcy, no bo rzeczywiście ważne jest to, żeby twórca, jeśli coś pokazuje, zwłaszcza no, w telewizji, ale no, również po prostu miał ten feedback, prawda, czyli ten zwrotne komunikaty, jak ta twórczość jest odbierana i rzeczywiście trzeba jemu też w pewnym sensie pomóc, bo oczywiście ten temat jest w tej chwili bardzo eksploatowany i wszyscy się rzucają na ten temat, prawda, ale każdy troszeczkę z innej strony i tak jak pan prezes powiedział, to spojrzenie, prawda, jest bardzo ciekawe Cezarego Ciszewskiego, że właśnie chce jakiś taki pomost między i narodowy i pokoleniowy, że tak powiem, i troszkę rozróżnia te sprawy. Natomiast my w marzeniu naszym ten festiwal miał poruszać sprawy oczywiście ogólne, o których mówił też bardzo szeroko prezes, ale również i sprawy codzienne. I dlatego od ogółu do szczegółu, prawda, że właściwie każdy serial rodzinny zaczyna się od spraw, prawda, indywidualnego, międzypokoleniowego w danych rodzinie spojrzenia, ale bardzo dobrze, jeśli porusza, i to przecież w końcu tak wspaniale Amerykanie wykorzystali w tych wielkich filmach, prawda, jak Łowcy Wilków czy inne, prawda, historie chrześcijan inny, że można po prostu na bazie jednej urodziny, jednego właśnie pokolenia pokazać, że to jednak wzięło się o wiele, wiele dawniej. I dlatego ja mam duże nadzieje, tak jak zresztą też słusznie powiedział, że no, to jest po prostu paradoks, że ten Związek Sowiecki sprawił, że nasze produkcje, łącznie z Krzyżakami, ale również z Potopem i tak dalej, no nie do końca może udanymi, ale one tam są znane, prawda? Czyli to spojrzenie takie no, internacjonalne może troszeczkę w niektórych przypadkach, twórczości, jakieś wajdy inne, że one po prostu mogą być tematem dyskusji, ale muszą powstawać nowe dzieła. I dlatego właśnie chciałem też mieć jakąś nadzieję, że bardzo ciekawą próbą, oby udaną, była ta dalszy ciąg Korony Królów, prawda? Czyli Polska Jagiellońska, właśnie dotykająca bardzo mocno tych spraw no, obecności tam i tego, i Litwy, i Korony Polskiej, i właśnie powstających tych świadomości Rusinów, prawda, czyli Rusi Kijowskiej i później jeszcze i tej rosyjskiej, czyli to będzie bardzo, bardzo właśnie istotne.
No, ale z drugiej strony mamy wiele fajnych filmów, które poruszają najnowsze sprawy. Ja chciałem zaproponować, na razie jak widzę, to najlepiej jest, że powiem, a później jeszcze chwileczkę pokażę z naszej strony, jak do tego dotrzeć, że mamy wiele zwiastunów, takich filmów, które właśnie są w tej tematyce, można powiedzieć, ale które warto obejrzeć i właśnie do wykorzystywać również w jakiejś tam pokazywaniu wspólnych, prawda, losów, problemów, niekoniecznie tylko no, związanych z poważnymi jakimiś konfliktami. Oczywiście można zacząć od filmu, który został nagrodzony i bardzo, znaczy w zeszłym roku bardzo był znany, Chocim 1621. Pana Leszka Wiśniewskiego. Będę chciał pokazać fragment takiej ballady chocimskiej, prawda? No właśnie, żeby zobaczyć, gdzie ten Chocim jest. Czy za Iwano-Frankowskim, czy za Stanisławowem, prawda? Czyli po prostu wtedy to był ten Stanisławu. I gdzie jest Dniepr, a gdzie jest Dniestr, prawda? Że to było nad Dniestrem. Także właśnie młodzież obydwu krajów, nie tylko młodzież, ale i starsi, mogą właśnie z takich filmów się uczyć właśnie, tak jak mówię, te Korona Królów, czy właśnie ten Chocim, prawda? Mamy też nagrodzone właśnie nawet Grand Prix, Potęga Nauki Polskiej, Szkoła Lwowsko-Warszawska, prawda? Pokazująca właśnie, że to był jakiś fenomen w skali światowej. To zresztą jest tam w zestunie powiedziane. I też warto, żebyśmy my nawet właśnie, no jak które jesteśmy dumni, ale stworzyli nawet wśród tych Ukraińców, którzy mieszkają teraz we Lwowie, prawda? Też jakieś poczucie, że to była lwowska szkoła, prawda? Lwowsko-warszawska, ogromnej, wspaniałej filozofii. Byli również o alchemiku Wielerzyńskim ze Lwowa, też taki film jest. Ja to wszystko pokażę, że mamy takie zwiastuny, ale również będę starał się w najbliższym czasie, niektóre już może będą dostępne, żeby obejrzeć całe filmy. I mieć jakby taki, no, można powiedzieć, egzemplifikację naszej tej wspólnej, jakby można powiedzieć, pewnej historii, która była wspólna albo powstała, stała się wspólną, prawda? I w związku z tym ja rzeczywiście jako taki patrzący elektronik, mimo że powstał paradoks, że musimy budować mury i zapory, prawda? Ale świat kiedyś właśnie ktoś słusznie powiedział, że nie było takiej otwartej Europy bez granic, jak była w okresie Unii Polsko-Litewskiej, prawda? Także to właśnie ten okres warto wspomnieć. Natomiast jeszcze bardzo ciekawy też fragment pokażę. Ciekawy bardzo, no też taki bardzo dziwny przypadek, że Państwo wiedzą, że na Jelonkach powstało takie osiedle, w którym byli po prostu zamieszkiwali budowniczowie Pałacu Kultury. No i zapomniana piosenka, taki film Moniki Grzybowskiej, też nagrodzony, pokazuje, jak po latach dziadek tego bohatera, który przyjeżdża do Polski właśnie tutaj na te Jelonki i tu spotyka miłość swojego życia, właściwie zaczyna jakby zastanawiać się, bo on był, znaczy mieszkał na Ukrainie, prawda, mimo że to zatrudniano, prawda, jako rosyjskich budowniczych Pałacu Kultury. I właśnie spotyka swoją miłość i dzięki temu, że właśnie łączą ich te Jelonki, to zaczynają wracać do tej historii i odtwarzają piosenkę, prawda, która wtedy była śpiewana i która po prostu jakby tam troszeczkę właśnie zbliżała nasze te narody, niezależnie od tego, jaki ten Pałac Kultury był budowany. Natomiast, żeby jeszcze rozszerzyć ten temat, właściwie można powiedzieć przyszłościowo, to też polecałbym taki film, który się nazywa Rezurekcja, bo wiemy, że to nie tylko Ukraina, prawda, ale i Mołdawia, a szczególnie bardzo wrażliwe Zadnieprze, prawda, gdzie rzeczywiście jest taka dziwna republika, w której jest ogromny wpływ
rosyjski, ona jest potencjalnie też zagrożeniem jakimś w tych wszystkich wojnach i zagrożeniem oczywiście też dla Mołdawii. I jest bardzo ciekawy reportaż telewizji Polonia z tego obszaru. Także właśnie chcę jakby to pokazać i zaprzyjaźnić Państwa ze stroną warszawa-mazowsze.pl naszej fundacji Polska Europa Polonia, która obok strony Losy Polaków też pokazuje festiwal, ale również pokazuje inne ciekawe rzeczy i będą linki i my chcemy stworzyć właśnie taką jakby no można powiedzieć wideotekę, która by pozwalała, no część filmów jest już na YouTubie, ale właśnie chodzi o wskazanie, pozwalała nam przygotowywać jakieś ciekawe rzeczy do tych spotkań właśnie polsko-ukraińskich czy międzynarodowych wręcz, prawda? No nie mówiąc o wielu historiach Polski i Ukrainy, które są na YouTubie i jedne są w miarę rzetelne, drugie są przekłamane, ale właśnie, żeby rozróżniać ziarno od plew i w związku z tym wyszukiwać tego typu rzeczy. Natomiast pomysł ten właśnie, żeby nie było oddzielnych, tak jak no, są te, już my zrobiliśmy bardzo dużo, bo jeszcze sygnalizowałem, że jest w niedzielę o 18:45 ten program V4 Plus, prawda, czyli w telewizji jest to program właśnie poświęcony Międzymorzu czy Trójmorzu. I tu warto, ale tu taki jest bardziej krajoznawczy, gospodarczo-rozrywkowy. Natomiast można by stwarzać właśnie takie programy, których by było wielojęzyczność, prawda, czyli no tłumaczenia, które pozwalają, to jest wspaniały pomysł, żeby na jednym filmie z dwóch, trzech narodów ludzie niekoniecznie poprzez język angielski, prawda, który stał się jakimś takim młodzieżowym językiem wspólnym, żeby równocześnie oglądać w dwóch, trzech językach. No mamy właśnie telewizję Bielsat, telewizję Wilno, prawda? Teraz jest telewizja Ukraina 1 czy coś. W każdym razie no i no wreszcie doczekaliśmy się tego TV World, prawda? Czyli angielskiego naszego wydania i myślę, że tutaj my jako klub też, ale my jako fundacja też staramy się naciskać nie tylko telewizja Polonia, prawda, ale w ogóle całą telewizję, która ma wiele kanałów, żeby we wszystkich kanałach jakoś pamiętali o tej wielojęzyczności, że tak powiem, a jednocześnie, żeby po prostu przybliżali te historie narodów, no bo po prostu to jest chyba ten język, którym młodzież będzie mogła w przyszłości mówić jakby troszeczkę w oparciu o tą poznaną historię, ale w sposób zrozumiały dla siebie. I no, przebaczamy, prosimy o przebaczenie. Oczywiście jest trudna sprawa prymasa Wyszyńskiego. Nie mamy papieża, nie mamy jeszcze w tej chwili takich przywódców. Może kardynał Krajewski, prawda, ten jałmużnik papieski, może w jakiś sposób wpłynie i na prawosławie i na, można powiedzieć, również papieża, żeby w jakiś sposób znaleźć tą formułę, która by wszystkie narody nie skłócała, ale właśnie jednoczyła, oczywiście nie ustępując, tak jak się mówi, ze swoich przekonań, tylko szukając kompromisu. Także w tej chwili wrócę do tej strony i pokażę Państwu dwie, trzy rzeczy, które są z tym związane. Tak jak mówię, jest taki link zwiastuny, gdzie można już ze 30 filmów, znaczy zwiastunów filmów i niektóre całe filmy obejrzeć. No i jeszcze na zakończenie, przepraszam, tam też pokażę nasza fundacja, ale z inicjatywy można powiedzieć pana Dariusza Świątkowskiego, który zwrócił się, bo nasz dyrektor festiwalu Ryszard Łączyński był i w Chicago, i w Toronto, i w San Diego, i wszędzie, i tam pokazywał. No i właśnie zgłosił się do nas właśnie w oparciu o ten temat ukraiński, że ma troszkę pieniędzy, żeby zainicjować jakiś film. I to spotkało się z zaciekawieniem różnych twórców u nas, prawda?
Zaczęliśmy nawet próbować jakieś zbiórki robić pieniędzy, no, które będą kontynuowane, ale te pieniądze pierwsze są już nagrano 20 godzin różnych filmów. No, podjęła się kompilacji tego i nadanie temu kształt. Bardzo słynna, znana nasza reżyser filmowa, pani Alina Czerniakowska, która znana jest właśnie z przybliżania no, tej nie zawsze docenianej historii Polski w czasie wojny, to co ten pan prezes zresztą wspomniał o armii Andersa, prawda, no wiele na ten temat filmów właśnie z tymi nawet pozbawianymi obywatelstwa polskiego naszymi bohaterami zrobiła i ta cała jej twórczość rzeczywiście jest, można powiedzieć, już gotowym jakby elementem, który można pokazywać wszystkim, również i młodzieży ukraińskiej, jeśli będzie dostępna w językach ukraińskich. Ale ona zrobiła, znaczy będzie próbowała zrobić ten film jako całość, bo są sceny uciekające, są sceny, które można jeszcze odtworzyć czy z innych filmów wziąć. Natomiast bardzo ciekawy tytuł z kolei dyrektor Łączyński wymyślił, Solidarność 2022. Czyli pokazanie, że nasza ta idea w 80 roku szczególnie ujawniona, prawda, i później kontynuowana w 89, nie została jeszcze dokończona i właściwie 2022, Solidarność 2022 to jest tytuł tego filmu i po prostu prosimy o promocję tej idei tworzenia poprzez naszą stronę internetową można wiedzieć, a ja właśnie pokażę fragment tego filmu i on właściwie zaczyna się jakby od historii jednej osoby, która tu przyjechała do Polski, prawda, bardzo utalentowanej, no i kontynuuje swoją pracę artystyczną tutaj, ale od tego, jak to, tak jak prezes mówił, od szczegółu do ogółu, prawda, czyli jak z tego uzyskać więcej dobra dla większej ilości ludzi, nie tylko pojedynczy los jednego człowieka, prawda, i możliwość kontynuowania tutaj nawet w teatrze, czy scenografii, czy grafik i tak dalej, no i właśnie też w filmie, jak po prostu taki emigrant może poczuć się tutaj, że to jest ta druga ojczyzna w Polsce, bo my raczej myślimy ciągle o tych naszych Polakach, 20 milionach, którzy żyją w innych krajach, prawda, ale tu chodzi o to, że właśnie teraz pomyślmy o tym, jak ci ludzie z zewnątrz czują się w naszym kraju i co my możemy im tutaj dać, oprócz strawy i możliwości biznesowych rozwoju, to również i porcję dobrej, prawdziwej historii. Także jeśli można, to przełączę na naszą stronę. Można, tak, panie Wojciechu? I już nie będę mówił. Z tym do nagrody drugiej w tej kategorii, także wieloletni laureat nawet pierwszych nagród też, pan Leszek Wiśniewski i pan Kamil Smerdel. Za film Chocim 1621, Cztery wieki po bitwie. Oraz za film. A, przeczytaj. Tymne kresowe Termopile.
Это было 4 утра. Я подскочила на кровать. Почему? Что бомбят? Miałem wrażenie, że wszystko, co do tej pory przeżyłem, skończyło się. Tak jakby się świat zawalił. W ciągu kilkunastu minut zebrałem grupę wolontariuszy. Pojechaliśmy w 30 samochodów na granicę. Ta wolontariuszka powiedziała, że ta pani po prostu przyjechała do nas z torebką, z reklamówką. Nie miała ze sobą niczego. Nie mogłem po prostu stać sobie z boku i patrzeć, jak giną inni ludzie. Jest niedobre. Kochaj. O, mamma mia! I takie przywitliwe ludzie. Proszę. Вот. Proszę. Co? Czułem takie trochę ukłucie w sercu i takie pytanie, czy ja wystarczająco dużo robię. Thank you.
Kiedy to, co kochasz, w oczach ginie, Osman o potędze ciągle śni. Trzeba w bitwie stanąć pod Chocimiem i o honor się z hetmanem bić. Kiedy to, co kochasz, w oczach ginie i o większe rzeczy idzie gra. Nawet szlachcic ten, co z buty słynie, na kompromis się namówić da. Ciągną Turków hordy kolorowe, tętent koni prawie słychać już. Wielu z nich od miecza straci głowę, nim opadnie po bitwie. Niedaleko jest Podolska skała, tu powstaje wielkiej wojny plan. Stąd wyruszy polska armia cała, której będzie bał się Han. Kiedy to, co kochasz, w oczach ginie, Osman o potędze ciągle śni. Trzeba w bitwie stanąć pod Chocimiem i o honor się z hetmanem bić. Kiedy to, co kochasz, w oczach ginie i o większe rzeczy idzie gra. Nawet kozak, co z hardości słynie, na kompromis się namówić da. Z jednej strony wiek i doświadczenie, z drugiej młodość, śmiałych wizji smak. Tu strategia musi mieć znaczenie i hetmana każdy znak. Polska, Litwa i kozacki spryt, kiedy pod Chocimiem wspólnie stają. Osman choćby w złości ziemię gryzł, w złotym tronie kuli się jak zając. Kiedy to, co kochasz, w oczach ginie, Osman o potędze ciągle śni. Polski oręż w bitwie pod Chocimiem, on janczarom zamknął drzwi. Kiedy to, co kochasz, w oczach ginie i o większą sprawę idzie gra. Pomnij, co się stało pod Chocimiem, wszak po latach honor tylko wartość ma. Jeszcze chciałbym zaznaczyć, że na portalu mazowsze.pl znajdują się również nagrania z naszego, z naszych spotkań. No właśnie chcę tym zakończyć, tak. Znaczy, jeszcze zakończę z tym, że jeszcze właśnie ta opowieść z Jelonek. Mhm. W oczach będziesz ty, w
piękna. Póki śmierć. Cieszę się, że przyszedłeś. Póki koniec świata ja też. Nie nadejdzie. Dla twojego dziadka. Moich oczach. Żeby poczuł się jak tam. Będziesz ty. Mój pradziadek nazywał się Michał Jukrewicz. Póki śmierć. Mogłabyś mi odszyfrować te nuty? Póki koniec świata nie nadejdzie. Piękna ta niedokończona fraza. Trochę jak niedokończone życie. Póki śmierć, póki koniec świata nie. Ty już wiesz, prawda? Tu wiesz. To były najdalej wysunięte na południe kresy I Rzeczpospolitej Polskiej. Ksiądz potajemnie przyjeżdżał do jakiejś miejscowości, gdzie wiedział, że są ludzie wierzący, szedł do zaufanego domu i tam zaczynał się właśnie ten święty czas. Zamknięte okna, zamknięte drzwi, ktoś na czatach. Nikt nie mógł im zagwarantować, że ksiądz przyjedzie kolejnym razem. Kościołów nie było, a więc budowanie kaplic, domów, wykupywali domy. I właśnie jedna z pierwszych kaplic to było w Raszkowie. I tak doki, aż ściny kończyli, wynali ściny, aż tutaj zametili komunisty nas. To wszystko tak stali i patrzyli. No co te wierne zrobią? A to już był kościół, ozdo fundament. Fundament kościoła. Na... Oce to z kościoła fundament zaczynajcie. Spasitelu mi tobie chwalo, poklin serdeczny si mów dał. To była listopadowa noc, kiedy przyjechała milicja, przyjechały traktory z kołchozu, przyjechali przedstawiciele władz z Kamionki, burzyć im ten kościół. Koło każdej chaty, koło nas, poklali partijnego, żeby my nie szli padać pod maszynę tam. Собаки с овчарками, это 150%. И на каждой поселке это оно было, это правда было. Начали валить костел, начала робиться тьма. Тьма такая, как густая туман, густый туман. Potem mnie jakiś dłuższy czas nie dopuszczano tam pojechać, bo miałem prawo tylko pojechać na pogrzeby. I вот Зина пришла как-то к сензу Яну и говорит: «Ксенц, я живу одна, у меня никого нет. Я хочу свой дом отдать под костел. Я православная. Но я хочу отдать под костел. Сколько вы можете мучиться здесь так?» Двумя. Рано Зина ще спит на дивані, а чує щось попід хату. Стук, 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 стук. Що це стукає? Виходить, а ксьонц міряє, який костел буде. Костел починає. Pochodzę stąd, ze Swobody Raszków, jestem swobodzianką i dla mnie jest ważne, żeby zachowała się ta historia, te wypowiedzi tych ludzi, którzy walczyli, którzy przekazywali tą wiarę. Pan Bóg widocznie chce, żeby tutaj ten kościół był. On daje nam przede wszystkim tą siłę, że wiara się ciągle odradza. Im bardziej jest ugniatana,
ona się odradza. Tak i ta wioska ciągle się odradza. O, i tu jest link, ale będzie jeszcze z boku taki link gdzie właśnie na klubu na rzecz Europy Środkowo-Wschodniej. Nawet zapowiedziany jest dzisiejszy panel, jest cały poprzednik panel i tu po kolei wszystkie panele z uśmiechniętym panem prezesem Andrzejem Wilkiem i różnymi prelegentami. Serdecznie zapraszamy. O, i jeszcze historyczne spotkanie, kiedy spotykaliśmy się rzeczywiście na Uniwersytecie Warszawskim. Także warszawa-mazowsze.pl/klub tutaj. I kończę tym. Zatrzymuję udostępnianie. No i oczywiście dziękuję za wytrwanie. Te filmy są dostępne, także mogą Państwo nie tylko jeszcze raz je oglądać, będzie coraz więcej, ale również dzielić się z innymi osobami właśnie z tą stroną Warszawa. .mazowsze.pl /klub to przez klub, ale właśnie z tej strony i Losy Polaków, tam są te filmy i to jest ta, można powiedzieć, idea festiwalu, która okazuje się, że znajduje coraz więcej takich właśnie wsparcia z kraju i za granicą. To trzeba 17 lat robić, żeby w ostatnich latach było coraz więcej tych możliwości. Jeśli są oczywiście na ten temat jakieś pytania, to zawsze albo teraz, albo poprzez te linki do e-maili, które są. Przy okazji jeszcze cieszę się, że Andrzej Żurowski jest z nami ze Szwecji, ponieważ właśnie jego film już taki pełny dokumentalny pana Kellera został nagrodzony na festiwalu właśnie drugą nagrodą w filmie dokumentalnym o ojcu Andrzeja, dowódcy Powstania Warszawskiego na Pradze. Także po prostu służymy tym i kontaktami z twórcami. Gdyby ktoś chciał zobaczyć jakiś film, który nie jest udostępniony na naszej stronie, to możemy skontaktować z twórcami i wtedy oni mogą udostępnić na jednorazowy pokaz w jakimś gronie, w szkołach, prawda, gdzie indziej. No, mamy trochę przyjaciół, którzy nam zapowiadają, że będą pomagali w tych projekcjach. No, organizujemy też panele już w ramach, znaczy ten jest też związany z festiwalem, ale będzie jeszcze jutro nagrywany i te inne dyskusje są też dostępne z tych naszych stron. Także myślę, że dzisiejsze spotkanie dało nam wiele, wiele do myślenia, jak to dalej w czasie świąt również przedyskutować w najbliższych rodzinach, jak możemy po prostu jako Polacy, czy co czują się Polakami dalej w tym świecie bardzo dynamicznym, zmieniającym się, cieszyć, a nie smucić z tego, że polska drużyna weszła do 1/8 finału. Tak jak Francuzi traktują, że przegrali dlatego, że polski sędzia był. Także starajmy się właśnie patrzeć na te dobre strony i oczywiście przyjmować pewne niedogodności czy braki ze spokojem i z nadzieją na przyszłość. Tak jak mówiłem właśnie Cezaremu Ciszewskiemu, że to, że po prostu nie może dalej uzyskać jakby pieniędzy na kolejne te filmy jeszcze, no że po prostu musi poczekać i pozyskiwać ludzi dobrej woli, tak jak my, którzy będziemy rozpowiadali, że takie filmy są potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I
No, zamykając oficjalnie przynajmniej dzisiejsze nasze spotkanie, chciałbym złożyć wszystkich Państwu najlepsze życzenia dobrych, błogosławionych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i szczęścia, pomyślności, nadziei na nowy rok. I życzę, żebyśmy się w styczniu mogli spotkać na spotkaniu klubowym. I będę starał się coś ciekawego wymyśleć, żeby na tym spotkaniu Państwa zainteresować. To już właściwie wszystko. Życzę wszystkiego najlepszego i nadziei, realizacji nadziei w nowym roku. Myślę, że można wyłączyć nagrywanie.